Siemka, Tomka, witam was na kolejnym odcinku z poszukiwania Gandy w Trowie. Tak, jak zawsze przygotowałem 100 kolejnych skrzynek, które ponownie nas rozczarują, jak się spodziewacie. I to już nie pamiętam, czy 17 raz? Jakoś tak. Także już jesteśmy dawno poza opłacalnością tego biznesu, że już mogliśmy zamiast kupować te skrzynki, kupić Gandę i byśmy wyszli już chyba do przodu. Ale co tam, otwieramy dalej, bo to wiecie, jest jakieś wyzwanie, które mam nadzieję kiedyś zakończyć sukcesem. Wypada nam żółw, który jest nic nie warty, i dalej lecą nam, dobrze jak czasem wylecą skrzyneczki, prawda, bo możemy przedłużyć naszą zabawę, ale jak wylatują na te fragment of wonder, to jest mi słabo. Skrzydełka tęczowe, które są nic nie warte, wyleciały nam. I turtle tank. I nic więcej. Mam wrażenie, że ten lód z tych skrzynek, chociaż na początku, w tych początkowych odcinkach był beznadziejny, teraz jest jeszcze gorszy. Coś pięknego, nie? Ale jak? Jakim cudem jesteśmy w stanie taki syf wyciągać z tych skrzynek? No nic, no ale próbujmy. Może jeszcze do jednej karmy dobijemy? Ile tutaj? 10 skrzynek dostaliśmy. 32. 22 skrzynki jeszcze do karmy. No dobra. Zrobię to dla was. Jeszcze jedną karmę otworzymy. Chociaż nie spodziewam się niczego wielkiego, to jeszcze jedną karmę otworzymy. Uwaga, uwaga. Może wpadną jakieś skrzynki, które chociaż mi się zwrócą. I Luri. Wytyfy. No naprawdę, nawet smoka. Wracajcie tutaj. Po prostu kolejny raz, kiedy dostaliśmy, uwaga co, Iluri, która jest warta 6000, 3 ze skrzydełka po 10 tysięcy i żółwia wartego 24 tysiące. No cóż, jak zawsze syf, po raz kolejny mogę wam się opowiedzieć, nie otwierajcie tego, bo się kompletnie nie opłaca. I w ogóle, że komuś tu wylatuje ganda z tego, już tyle otworzyłem z tego i żadnej gandy nie dostałem, masakra. Nie polecam, naprawdę gorąco nie polecam tych skrzynek. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnym odcinku z polowania na gandę. God damn it.